Dziś omawiamy kolejne prawo prawo do sprostowania danych. Dokładnie. Przepis pozwala na sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienie niekompletnych danych osobowych. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy: to tylko w przypadkach, w których nie będą miały zastosowania inne przepisy szczegółowe. Czyli przykładem takiego rozwiązania jest procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej. Co powinno następować w trybie określonym w artykule 113 KPA, nie zaś na podstawie komentowanego prawa. Przepisem określającym odrębnie tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych nie jest natomiast artykuł 111 paragraf 1 KPA, który odnosi się wyłącznie do uzupełnienia decyzji administracyjnej co do rozstrzygnięcia, co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego. Lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia. Um, a jakie to są dane nieprawidłowe? Dane nieprawidłowe mo możemy podzielić na dwie takie kategorie: dane nieprawidłowe, jako nieprawidłowe, i dane niekompletne. Czyli jako dane nieprawidłowe, to takie dane, które nie będą y, odpowiadały rzeczywistemu stanowi rzeczy. Innymi słowy, dane nieprawidłowe. To dane nieprawdziwe. Prawidłowość danych osobowych powinno się oceniać z perspektywy osoby, której dane dotyczą i badać zgodność tych danych z rzeczywistością, którą opisują. Innymi słowy, stan prawidłowości lub nieprawidłowości danych osobowych podlega ocenie obiektywnej w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą. Natomiast dane niekompletne to dane, co prawda prawidłowe, ale niepełne co do swojego zakresu. Kompletność danych osobowych powinno się oceniać z punktu widzenia z uwzględnieniem celu przetwarzania danych. Który w oparciu o zasadę minimalizacji danych osobowych wyznacza zakres przetwarzania danych. Innymi słowy stan kompletności lub niekompletności danych podlega ocenie obiektywnej w odniesieniu do celu, w którym dane są przetwarzane. Jak zwykle na koniec zadam trudne pytanie. A co jeśli administrator nie zrealizuje prawa do sprostowania danych? No tak, my rzeczywiście zawsze musimy szukać dziury w całym. Nie może być sytuacji, w której nie ma możliwości, żeby administrator nie zrealizował tego prawa. No taka nasza mentalność. Natomiast jeżeli administrator danych nie uczyni zadość żądania osoby, które dane dotyczą, po stronie podmiotu danych powstaje prawnienie do zwrócenia się do organu nadzorczego, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu. Uprawnienie to powstaje w sytuacji, w której administrator danych odmówi zastosowania tego prawa, wykorzystania tego prawa w ogóle, jak również wtedy, gdy stosuje środki proporcjonalne w swojej ocenie w stosunku do stwierdzonego stanu faktycznego, które jednak nie będą czynić zadość żądaniu osoby, której dane dotyczą. W postępowaniu wszczętym na skutek wniosku osoby, której dane dotyczą, organ nadzorczy może nakazać administratorowi danych spełnienia żądania um, osoby, której dane dotyczą, bądź też odmówić uwzględnienia wniosku. To co, idziemy na kawę? Idziemy na kawę.